Oczywiście, że będzie bis. Króciuteńki. Króciuteńki, żeby Sonik nie stracił. Jeszcze tutaj wyjdą chłopaki. Nawet byłem troszkę zazdrosny, że tam... Czy się ktoś próbuje? Czy nie umie? Kochani, a propos... Krótka historia na bis, która będzie przepięknym dowodem, z czego się czerpie tematy do kabaretu. Tydzień temu w Krakowie 6, dzisiaj 24, 6, ale to się też nie ma co śmiać, z maja. Ja miałem recital w Kołobrzegu w sierpniu 4. Ludzie, narty, czopki, puchówki. A już wczoraj przepiękna, rozgwieżdżona noc, ciepluteńko, otwarte drzwi, śpimy gdzieś trzecia nad ranem i nagle mój dom! Momentalnie się obudziłem, mam wrażliwy sen, patrzę przez okno, idzie zespół, na początku ten aniołek kręcony, gitara po betonie, taka fantazja, za nim perkusista, młody, uważaj, perkusista z samymi pałkami, co wyobrażasz? Jaka ta impreza, żeby bębny zgubić? Chciałbyś być na takiej imprezie? Mój dom! Panu jeszcze raz. Wstał sąsiad, zawsze przez płot do mnie gada. Panie Marcinku, to pan? Tak. Słyszy pan, jak chłopaki wracają z próby ostrej? Se zapomnieli, gdzie mieszkają? Jak trzeci raz palną mój dom, pół osiedla obudzone, sąsiadka z naprzeciwka, taka wyfiokowana blondynka, drugie piętro, niedopięta podomica, usiadła na barierce, duży wał na grzybie i na dół do chłopaków, chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie. On jej nie widział, ale gdzieś tam w jej stronę, jak anioła głos. Słuchajcie, ona kiwnęła na niego zalotnie, jak on poszedł do niej po tych dzikich różach. Ała, ała, ała. Po tych agrestach. Ała, ała. Ale to tak zapierniczą na górę, sąsiad do mnie. Patrz pan, jaka to jest siła przetrwania. Patrz pan. Ale strasznie zapierniczał, jak był w połowie. Już się obudziło całe osiedle, wszyscy do niego. Pokaż, na co cię stać. I mój sąsiad staruszek, ale nie jeden raz. Słuchajcie, ten dorwał takiej siły. Przeskoczył barierkę, tak stanął blisko niej, a ona, a teraz pokaż mi siódme niebo, pokaż mi. On ją zobaczył. Ona w przeciwieństwie do państwa nie domyśliła się, o co chodzi. Tak jeszcze się do niego przysunęła. Piękne słowa mówią wszystko, on, lecz nie zmienią nic. Nie zmienił. I ona się, bidunia, domyśliła i do niego, pokonaj siebie, pokonaj siebie. Sąsiad z dołu, udowodnij, że można lepiej. I on tak stanął, spojrzał na nią, spojrzał, czy go widzimy i jest już ciemno. Do widzenia, Tychy. Dziękuję państwu za wszystko. Warto żyć. Dziękuję bardzo. Rafałowi dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, Marcin. Dziękuję bardzo. Ale zauważcie, ponad godzinę i nic o polityce. Wielka sztuka jeździ na czymś, co ma cztery koła. Bo w Krakowie tak już jest. Jak coś obieca, tak zrobi. Nic o polityce. Dziękujemy Marcinowi. Dzięki, Marcin.